Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dziś Rafał Poliwoda, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, jeden z czterech jurorów konkursu Debiuty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jedno małe sprostowanie, nie czterech, tylko pięciu, bo pewnie zapomniałeś o widzach, którzy byli równorzędnym Nie, na pewno nie zapomniałem o widzach. Oni w końcu oddali 17 tysięcy głosów. Tylko do tego wrócimy, bo te głosy trochę rozjechały się z werdyktem czteroosobowego jury. Ale zacznijmy od tego, że w piątek zakończyły się eliminacje do tegorocznych debiutów na Opolskim Festiwalu. Kto je wygrał? Małe sprecyzowanie tego, co powiedziałeś. Zakończyliśmy rzeczywiście cykl wyboru opolskiego przedstawiciela do koncertu debiuty na Festiwalu Polskiej Piosenki. Koncert debiutów na festiwalu przeważnie reprezentowany jest przez 10 uczestników. 9 z nich wybiera Telewizja Polska swoim systemem. W tym roku analizowano wszystkie zgłoszenia. Mieliśmy także swojego przedstawiciela, Agnieszkę Jurowicz, którą wspólnie kieruje Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w tym zespole i tam wybrano 9 przedstawicieli, osób, które rozumiem, będą... Rozumiem, że Opole jako gospodarz, żeby było czymś pocieszone, dostało taką możliwość wybrania jednego spośród tych 10 startujących w debiutach i... Nie traktowałbym tego jako nagrody pocieszenia, natomiast jest to chyba wyróżnienie, że Opole jako jedyne miasto w kraju ma możliwość specjalnego wyboru i umieszczenia tam swojego przedstawiciela. Miałem na myśli, że tylko jednego przedstawiciela. Bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby było ich przynajmniej 3-4, ale zostańmy przy tym jednym. Kto nim będzie? Kto wygrał ten konkurs? Tą opolską część eliminacji do debiutów. W tym roku wygrała to Marta Zalewska. Dziewczyna, która na rynku muzycznym gdzieś może jest już rozpoznawalna, ponieważ jest basistką w zespole Krystyny Prońko. Występowała też jako instrumentalistka w zespole, który pracował przy oprawie muzycznej programu Szymon Majewski Show, no a teraz rozpoczyna swoją własną karierę wokalną. Ja jeszcze dopowiem to, co sobie wyszperałem o niej w sieci, że jest to laureatka konkursów wokalnych i skrzypcowych, prywatnie zaciekła obrończyni praw piesków, motocyklistka, fanka tatuażu artystycznego. W życiu oprócz działań związanych z kreowaniem i odbieraniem muzyki interesuje ją szeroko pojmowana wolność osobista. Wielokrotnie koncertowała jako solistka Filharmonii Narodowej. Gra także muzykę dawną z zespołami Ars Nova i Canor Anticus. Laureatka indywidualnej nagrody na festiwalu Niemen Non Stop. I rzeczywiście jest też basistką, ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, czyli to nie jest jakaś tam pierwsza, lepsza muzykantka. Jak uzasadnisz swój wybór? Czy inaczej, czy głosowałeś na nią też? Każda z osób, które zasiadały w jury, miały prawo wyboru trzech kandydatów, przyznając im punkty w zależności od miejsca, które sobie ustalili, i akurat Marcie Zalewskiej ja przyznałem maksymalną ilość punktów, czyli u mnie wygrała. U ciebie wygrała i u nich też? U Ani Rusowicz też. No, to dobry wybór. A jak go uzasadnisz? Czym cię urzekła? Barwą głosu. Barwą głosu, ekspresyjnością. Utwór był... tekst był spójny z aranżacją, natomiast ekspresja, która cały czas z niego się wydobywała, i uważam, że na scenie, na żywo ta dziewczyna jest w stanie pokazać jeszcze dużo więcej. Na jej lewym ramieniu, gdy googlałem tę osobę, zauważyłem wielki tatuaż, stary zegarek kopertowy, który pokazuje godzinę 18:30, a ty prywatnie zajmujesz się renowacją starych zegarów. Przypadek? No ale mieliśmy tutaj rozmawiać o innym moim hobby.
o muzyce i o pracy, a nie o zegarach. Jedno pytanie może dotyczyć takiego hobby. Podobno w życiu nie ma przypadków, są tylko znaki. Może to był taki znak. Czy jest zasada, aby ten opolski uczestnik debiutów pochodził stąd, był człowiekiem z tej ziemi? Marta nim nie jest. Przez kilka lat przygotowując regulamin tego konkursu, którym wybieraliśmy debiutantów, rzeczywiście sztywno trzymaliśmy się takich zapisów. Odeszliśmy już powoli od tej formy, z tego względu, że był to zapis dość archaiczny i trudno było wielu wykonawcom się w tym zapisie zmieścić. Jest mnóstwo osób, które pochodzą na przykład z Opola czy z Opolszczyzny, a z racji swojego rozwoju wyjechali stąd. Czy oni mają mniejsze prawo reprezentowania nas jako Opolszczyzna? Stwierdziliśmy, że ten zapis już jest archaiczny. Wolelibyśmy się obronić tym, że wybierzemy, że Narodowe Centrum Polskiej Piosenki i Miasto Opole wybierze takiego wykonawcę, który będzie wyróżniającym się wśród tych wszystkich innych, którzy zaprezentują się na scenie podczas festiwalu. To chyba mądra decyzja. A kim byli pozostali jurorzy? Przygotowując skład jury, staraliśmy się znaleźć przedstawiciela na każdym etapie, przez który przechodzi kompozytor i wykonawca przy produkcji całego materiału i potem przy jego sprzedaży. To znaczy, pojawił się Bartek Dziedzic, który jest kompozytorem, producentem, muzykiem, czyli reprezentuje tą pierwszą, pierwszy etap powstawania utworu. Ania Rusowicz, no, osoba, której przedstawiać nie trzeba, cztery Fryderyki. Ale proszę przedstawić. Wokalistka, która właśnie miała prezentować tą stronę artystyczną, czyli wykonawcy. Piotr Metz, dziennikarz radiowej Trójki. Nie mylić z prezesem Radia Opole, Piotrem Mocem, który zna się na muzyce nie gorzej niż Piotr Metz. To prawda. Ale tym razem Piotr Metz, który jako przedstawiciel radia prezentował tę stronę, która prezentuje później. I kolejny juror, od którego zaczęło się, na którym nie sprostowałeś, czyli internauci. Oddali 17 tysięcy głosów. A dlaczego ich głosy, no widziałem ich selekcję i ona była zupełnie inna od waszej, tych jurorów z krwi, kości i nazwiska. Dlaczego tak te wybory się rozjechały? Albo ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego głosy internautów, skoro było ich tak dużo, nie zostały wzięte pod uwagę? No, myślę, że takie głosowanie drogą internetową rządzi się swoimi prawami. Pewnie jakiś wpływ na to ma gro swoich znajomych, gro fanów, które jest albo jedni mają lepiej zorganizowane. A jaka to była zasada, że można było na przykład z jednego IP oddać nieograniczoną ilość głosów? Nie. Nie przesadzaliśmy tutaj z zabezpieczeniami informatycznymi, ale podstawowe takie, że z jednego numeru IP, czy z jednego komputera można było oddać tylko jeden głos na danego wykonawcę, obowiązywał i analizując ruch na stronie wielu przypadków próby obejścia czy łamania tych zabezpieczeń nie było. Czyli te 17 tysięcy to jest autentyczne 17 tysięcy. To jest znakomity wynik. Za kilka dni na gmachu naszego radia zawiśnie baner jeszcze więcej polskiej muzyki. To nasze hasło przewodnie na najbliższe lata. Zgadzasz się z nim? Z tym kierunkiem? No zdecydowanie. A jakbyś mógł uzasadnić tą swoją zgodę? Myślę, że takie największe, najbardziej opiniotwórcze i najbardziej znane w kraju medium, jeśli chodzi o polską muzykę, czyli program Trzeci Polskiego Radia ze swoją listą przebojów. Popatrzmy, w pierwszej dziesiątce listy przebojów są same polskie utwory. W pierwszej trzydziestce większość utworów to są utwory polskie. Co to oznacza? Oznacza to, że w polskiej muzyce wiele się dzieje. Być może, że nie do końca inne pozostałe media, mówię teraz o radiach, o telewizji, sięgają i dostrzegają do tych przestrzeni,
polskiej muzyki, która się bardzo prężnie rozwija, której jest bardzo dużo, która ma bardzo dużo do pokazania, a która jest jednak przez te media niedoceniana. Mówisz tak ciepło o polskiej muzyce ze względów patriotycznych czy artystycznych? Pytam inaczej, czy ona jest na wysokim poziomie? Patriotycznych? Ale czy ja bym był... Czy ja byłbym gorszym patriotą, gdybym wolał sobie posłuchać Deep Purple od TSA? Ale chyba skąd? Nie. No właśnie. Tylko i wyłącznie artystycznych. Tylko i wyłącznie artystycznych. Tego jest bardzo dużo. Popatrzcie. Popatrzmy razem. Na przykład na sukces Męskiego Grania. Trasy koncertowe od kilku lat, na które bardzo trudno zdobyć bilet, wyprzedawane w zasadzie na pniu, prezentujące tylko i wyłącznie polską muzykę, a jednak nie zatrudniające i nie wypełniające programem tych takich zespołów, które wiadomo, że wyprzedadzą, że zapewnią frekwencję na koncertach. Nie, tam jest tylko i wyłącznie ciekawa, nowa, polska twórczość muzyczna. Sukcesy koncertów w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, na które bardzo często trudno dostać bilety. My też wiele tego typu rzeczy pokazujemy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Rafał Poliwoda, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, jeden z jurorów opolskich debiutów, eliminacji opolskich debiutów, a teraz zwyciężczyni tychże opolskich debiutów, eliminacji, Marta Zalewska i utwór Skrzydła. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.